Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, wybory międzyprezydenckie zmienią wszystko, no ale nie zlikwidują tych wszystkich strat i krzywd, jakie lewactwo wyrządziło społeczeństwu amerykańskiemu i całemu narodowi i całemu światu w sumie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach. No wygląda na to, że YouTube przestał usuwać 10 subskrybentów, przestał usuwać 10 starych subskrybentów na każdych 10 nowych, no bo do tej pory to cały czas było jeden dzięki za to, że zasubskrybowaliście, no to jakiś innych tam odrzucali. Nie wiem, czy ludzie zwracają uwagę, czy nie, no ale tak było. W każdym razie jest 5309 subskrybentów i subskrybentek. Wszystkim serdecznie dziękuję. No tylko chcę powiedzieć, że te 5300 jest od 7 miesięcy, a ludzie subskrybują. Ja widzę, że subskrybują, tylko że widzę też, że ktoś wycina. No w każdym razie wracając do polityki, no nie będę mówił na temat Ukrainy. No wszyscy obserwują to, siedząc na rogu, na brzegu krzesła, zagryzają paznokcie. Ludzie w Polsce, szczególnie tej wschodniej, się tam denerwują. Biedni Ukraińcy wyjeżdżają na potęgę, uciekają. W Rosji protestują, żołnierze ruscy atakują, żołnierze ukraińscy chcą się bronić. No wszyscy to widzą. No nie jest dobrze. No ale dzięki czemu to jest? Dzięki komu? No w zasadzie to dzięki amerykańskim lewakom, którzy wybrali Bidena. No i Biden w zasadzie doprowadził do upadku. Doprowadził do upadku Amerykę. Doprowadza do upadku świat. Wycofał te wojska z Afganistanu. No i teraz Rosjanie zobaczyli, że mogą robić co chcą. Teraz tylko najgorsze jest jeszcze to, że Chiny na dniach czy na tygodniach opanują Tajwan. No widać co nadchodzi. No ty Chińczycy teraz powiedzieli, że popierają Rosjan, tam idą ręka w rękę. No ale lokalnie za 9 miesięcy będą wybory w Ameryce, no i w Ameryce te międzyprezydenckie wybory bardzo dużo znaczą, dlatego że kongres składa się z senatorów, czyli jest 100 senatorów i senatorek. Dlaczego 100? No dlatego, że jest to dwoje przedstawicieli na każdy stan. Czy Wielka Kalifornia, czy Mały Rhode Island, no to obydwa stany mają dwóch senatorów. Dlaczego tak jest? No dlatego tak jest, żeby nie było dyktatury większych stanów. No co to znaczy? To znaczy, żeby ludzie w mniejszych miejscowościach, w mniejszych miastach, w mniejszych stanach mieli też coś do powiedzenia. No i jest 435 reprezentantów i reprezentantek, którzy są wybierani co 2 lata, także teraz będą znowu wybierani. No niektórzy no to przechodzą 3, 4, 5, 12, 15 razy. Niektórzy siedzą, jak się zakopią tam, to są po 30 lat. No ale teraz będą wielkie zmiany. Te wielkie zmiany, takim głównym przykładem to jest Kalifornia. Kalifornia, dlatego że no Kalifornia kiedyś to była konserwatywna. Reagan był gubernatorem Kalifornii. No wszyscy pamiętają, że był aktorem, no ale to aktorem był przez moment, później był przez długie lata gubernatorem, no i został prezydentem. No, jego takim najsławniejszym powiedzeniem no to było to, że najgorsze 9 słów po angielsku, no to po polsku może będzie więcej słów, to było coś takiego: jestem z rządu i chcę tobie pomóc. Tak, także on podchodził właśnie z tego punktu widzenia, że rząd, no to obywatelowi, pojedynczemu obywatelowi jedyne, co może zrobić, no to robi krzywdę. No i teraz tą krzywdę
w San Francisco, w takim lewackim stanie. No, dlaczego Kalifornia się taka stała? No, Kalifornia ma bardzo przyjemny klimat. Tam nie ma mrozów, nie ma śniegu. Można powiedzieć, jeżeli widzicie, no to jest ten Golden Bridge, czyli Złoty Most. To z Pacyfiku to tak przyjemnie wieje. Dużo ludzi z całego, ze wschodniego wybrzeża Ameryki, środkowej Ameryki, tam po prostu jest taki magnes, no i lewacy to opanowali, dlatego że tam dużo firm najróżniejszych przybyło, także robią pieniądze, mają z czego brać podatki. No, dlaczego w Kalifornii jest Hollywood? No, Hollywood to jest tylko dlatego, że w latach 1910, 20, 30, kiedy zaczynała się ta produkcja filmowa, no to było skomplikowane, bo to te kina były skomplikowane, dystrybucja, produkcja i tak dalej, no ale nie mogli produkować. W Nowym Jorku dużo filmów produkowali, ale mogli produkować tylko tak 6-7 miesięcy, a Kalifornia, no to ma miły klimat, no to tam wylądowali. No i cały ten, nawet ten dzisiejszy Hollywood, no to właśnie jest taki lewacki, no ale tam lewacy przejęli marsz przez instytucje w Ameryce przez ostatnie 40 lat, no to w zasadzie spowodował to, że wszystkie uczelnie są opanowane przez lewaków, wszystkie urzędy są opanowane przez lewaków, kompanie też od środka zostały zjedzone. No dlaczego? Dlatego, że tam do pozycji dyrektorskich, prezydenckich i tak dalej, zaczynają dochodzić ci ludzie, którzy są nafaszerowani tym socjalizmem, tą lewicowością, i pomimo, że operują tam milionowymi, miliardowymi kompaniami, no to mają w sobie tą miłość do tego Marksa, Engelsa i Lenina. No i ta miłość do Marksa, Engelsa i Lenina, no czym się wyraża? No wyraża się przede wszystkim tym, że nienawidzą to, co konserwatyści uwielbiają czy wierzą, czyli Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No i lewactwo po prostu niszczy od 40 lat rodzinę, niszczy od 40 lat uczciwość, niszczy od 40 lat tradycję. No tradycję to w zasadzie chce zamienić, tradycję, całą tą tradycję, te 300-400 lat na kontynencie amerykańskim, co Europejczycy stwarzali, ciężko pracowali, przyjeżdżali z siekierą, wchodzili do jakichś lasów, dziabali te wszystkie drzewa, żeby zamienić to na pola orne, no to już nikt nie pamięta tego. Wszyscy komuniści chcą tylko pokazać, że Ameryka zaczęła się w 1619 roku, kiedy biali przywieźli czarnych niewolników. No i od tego chcą zrobić całą historię. Drugą historię, którą chcą zmienić, no to są pomniki. Pomniki po prostu wszystkich tych bohaterów narodowych, amerykańskich niszczą. Zaczęli niszczyć przecież i Kościuszkę zniszczyli, i Pulaskiego zniszczyli, także to polski akcent ten też tam jest. No zaczęli też dużo niszczyć tych generałów i wojskowych z Armii Południowej, bo w 1962 roku była ta tak zwana wojna secesyjna, czyli wojna odłączeniowa, czyli wojna można powiedzieć, kiedy biali na północy zdecydowali się napaść białych na południu, żeby zlikwidować niewolnictwo. No i to oni mieli tam jakieś swoje myśli, no ale uważali tych swoich pobratymców jako ludzi ważnych. No i do tego jeszcze to jest nauka historii. Jeżeli się patrzy na jakiś posąg,
generała, no to on był po tej stronie, no i można przeczytać, o co to wszystko chodziło, się zorientować. Takie wymazywanie tego, to jest bardzo niedobre. No ale w San Francisco wzięli się nie tylko za tych południowych generałów, w San Francisco wzięli się za George'a Washingtona, no i Abrahama Lincolna. Abrahama Lincolna, też prezydent, którego terrorysta z południa wziął, zastrzelił w teatrze. No Lincoln to był ten wielki chłop, on miał 6 stóp 4 cale, czyli powiedzmy tam 1,80 m, prawie 1,90 m, chodził w takim cylindrze wielkim, tą twarz miał taką charakterystyczną. No to lewacy powiedzieli, że jego też trzeba skasować, że on nie należy, on nie należy do nowoczesnej Ameryki. No i właśnie to jest ten problem, ta nowoczesna Ameryka, przez ostatnie 5 lat większość tych demokratów nie krytykowała, zgadzała się na to, co lewactwo ekstremalne tłumaczyło. I cokolwiek pan proponowało, to nawet ci umiarkowani demokraci milczeli. Nie wydaje mi się, że jest tylu nienormalnych demokratów. Oni po prostu siedzieli cicho i się nie odzywali i pozwolili ekstremalnemu lewactwu ukraść partię demokratyczną. No i teraz będzie wielka cena. Nie ma się co obawiać, że Ameryka zamieni się w Wenezuelę, czy w Kubę, czy w Rosję, czy w Polskę, że będzie tylko ocet na półkach. No ale ta kultura kasowania, jednostronna dyskusja, no to w sumie nie dyskusja, jednostronny monolog, antykultura kasowania, co to znaczy? No jeżeli ktoś gdzieś jakoś tam powiedział jedno zdanie i reprezentuje to 1 czy 2% z jego życia, no to lewacy po prostu likwidują takich ludzi, szczególnie po lewej stronie, po prawicy, po stronie konserwatywnej. No teraz też się zaczęli brać za lewaków, no ale jak to wiadomo, każdy normalny rozumie, że każda rewolucja lewacka, no to zjada swoje własne rzeczy. No ale ludzie widzą, że tracone jest kariera, tracona jest praca. Te wszystkie ortodoksyjne przekonania komunistyczne po prostu przez 5-8 lat, no to wszystko szaleje. I właśnie w San Francisco wyprodukował to szaleństwo, że tam wierzyli, ta rada szkolna wierzyła w to, że może usunąć imię Abrahama Lincolna czy George'a Washingtona. No i ich przegłosowali błyskawicznie. Oni tam po prostu 75-80-90% było przeciwko i wywalili na pysk. No mogli wywalić na pysk tylko trójkę z dziewiątki, no ale wywalili. Ale to będzie w całej Ameryce będzie w ten sposób. No i, ale dlaczego oni tak myśleli? Dlaczego ci lewacy sobie wymyślili, że mogą skasować Abrahama Lincolna czy George'a Washingtona? No dlatego, że w sumie to cała administracja Bidena i Biden sam w sobie popiera to lewactwo, jak kiedy w Virginii rodzice w jednym z tych hrabstw no zaprotestowali, dosyć głośno zaprotestowali, tam były jakieś takie przepychanki, no to Biały Dom wysłał na nich agentów, w sumie FBI, no to prawie nie zablokował pieniędzy, tak jak komunista Goodrow tym ludziom, którzy dali 5 czy 10 dolarów dla kierowców ciężarówek. No to też jest wredność. Ktoś daje 5 dolarów na swój
światopogląd, a rząd przychodzi i mówi, zamrażamy ci 10, 20 czy 30 tysięcy tego, co masz na koncie, bo tak, tak nie możesz robić. No to to jest makabra. No, Łachudra Trudeau wycofał się, powiedział, że ten stan wyjątkowy likwiduje po Tamilu, po 72 godzinach, no ale to właśnie, to jest ta bezczelność, tak? Normalnie stan wyjątkowy to jest tylko po to, żeby kiedy nic innego nie działa. Jest dużo innych praw, paragrafów i przepisów, które mógł użyć. No ale w Kanadzie też mam nadzieję, wywalą go na pysk i wszystkich naokoło niego. No ale administracja Bidena popierała tych ludzi, którzy zwalczali rodziców. No, w wielu miejscach mówili, że rodzice to nie mają nic do powiedzenia. Problem był taki, że demokraci ciągle wychodzą i krzyczą, że oni bronią demokracji, tak? Czarownica Pelosi wychodzi i mówi, że nasza demokracja, nic nie jest ważniejsze niż nasza demokracja. No i ona to mówi bez zająknięcia się. Alexandria Ocasio-Cortez, no też była kelnerka, która teraz ma 180 tysięcy pensji jako członek kongresu, zakłada ubrania po 3-4 tysiące dolarów, buty pod 1,5-2 tysiące, no i ona też krzyczy, że w zasadzie to nasza demokracja musi się obawiać dyktatury. No i, ale kto robi tą dyktaturę? No właśnie ci ludzie, którzy robią takie rzeczy, że w San Francisco w muzeum na przykład była taka sytuacja, że wywalili kuratora tam, fachowca od sztuki, wywalili go za to, że jakoś gdzieś wspomniał, że biali artyści no tam ładniej tworzyli, tak? Wywalili go na twarz, wywalili go z pracy, wszyscy ludzie naokoło milczeli po prostu. No to tak jak za okupacji we Francji wyłapywali tych Żydów, zawozili na ten stadion rowerowy, no a później wywozili do Auschwitz i to wszyscy ci Francuzi milczeli, bo się bali. W sumie Francuzi to też mądre gapy, bo ten cały stadion rowerowy, no to pierwsze, co zrobili po wojnie, no to wzięli go, zburzyli, zaorali, posadzili jakieś drzewa, no i tam jest park. W Polsce inaczej się stało, zrobili te niemiecki Auschwitz, niemiecki obóz, no i to jest Muzeum Pamięci, no i teraz Muzeum Pamięci, tylko pamięć jest taka, jaką chcą niektórzy ludzie pokazywać, no i nazywają Oświęcim zamiast Auschwitz, no i tak to właśnie banda też zmienia historię. No i w Ameryce też zmienia historię. Te lewacy popierali te wszystkie podpalenia sklepów, szabrowanie, kradzieże, plądrowanie i tak dalej, wszyscy klaskali i milczeli po tym, kiedy ten bandyta George Floyd, no to bandyta, to on był nagazowany, poszedł do delikatesów prowadzonych przez Hindusa, dał fałszywe 20 dolarów, Hindus zadzwonił na policję, jego zaaresztowali, on wyskoczył później przez okno, później policjant go przytrzymywał kolanem przez 9 minut, prosił go o to, żeby się uspokoił, dał zaaresztować, no to nie dał się zaaresztować, no i umarł w szpitalu. Nagazowany był amfetaminą, wszystkimi innymi narkotykami, heroiną i tak dalej. No także to wszystko to się wraca, to jest ta tak zwana karma, całe te wahadło lewackie przepchane na lewo, po prostu teraz wraca, no i będzie normalność, tak, także czekamy na normalność. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję, jeszcze bardziej nie subskrybujesz, tu jest szaleczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku.
zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów głosujących w Ameryce. Widzicie, kogo wybraliście. W zasadzie pozwoliliście Bidenowi napaść na Ukrainę. Tak, także jesteście winni tego całego zamieszania. Dlatego, że wybraliście Joe Bidena. No, Joe Biden to jest jeden wielka porażka przez ostatnie 50 lat w polityce. Na ten ostatni rok, no to jest makabra. To jest makabra tylko dzięki wam. I dzięki waszemu niezrozumieniu świata. Zdrowia dla normalnych.